W sercu wielkiego zielonego lasu, gdzie drzewa szumiały tajemniczymi opowieściami, a słońce przebijało się przez gęste korony, żył sobie mądry stary jeż o imieniu Igor. Igor nie był zwyczajnym jeżem. Oprócz swojego niezwykłego wyglądu, z długimi, lśniącymi kolcami, miał on wielkie serce pełne miłości i zrozumienia dla wszystkich mieszkańców lasu. Posłuchajcie kilku historii, w których jeżyk wykazał się wielką odwagą, miłością do innych i oczywiście niezwykłym dobrem. Pomoc dla ptaszka. Pewnego dnia, gdy Igor wybrał się na poranny spacer po lesie, natknął się na małego ptaszka, który spadł z gniazda. Ptak był przerażony, a jego skrzydełko wyglądało na zranione. Igor, widząc potrzebującego pomocy przyjaciela, postanowił działać. Ostrożnie podniósł ptaszka na swoje kolce, tak aby nie zrobić mu krzywdy, i zaniósł do leśnej lecznicy, gdzie mądra sowa udzieliła ptakowi pierwszej pomocy. Dzięki życzliwości Igora, ptaszek szybko wrócił do zdrowia i mógł ponownie wzbić się w niebo. Zagubione orzechy. Nie minęło wiele czasu, gdy Igor usłyszał szloch dochodzący spod starego dębu. Okazało się, że mała wiewiórka zgubiła swoje zapasy orzechów, które gromadziła na zimę. Wiedząc, jak ważne są te zapasy dla przetrwania wiewiórki, Igor postanowił pomóc. Razem z przyjaciółmi z lasu zorganizował wielkie poszukiwanie. Przeszukiwali każdy kąt lasu, aż w końcu znaleźli zagubione zapasy ukryte w zagłębieniu starego pnia. Wiewiórka, nie mogąc ukryć swojej radości, podziękowała Igorowi i jego przyjaciołom, obiecując, że będzie bardziej uważać na swoje zapasy w przyszłości. Ratunek dla zgubionego jelonka. Pewnego mglistego ranka Igor natknął się na małego jelonka, który płakał, bo zgubił się i nie mógł znaleźć drogi powrotnej do swojej rodziny. Igor, używając swojej niezwykłej znajomości lasu, zdecydował się pomóc jelonkowi. Zebrał grupę przyjaciół. Sówkę, która mogła widzieć z daleka, i zająca, który znał każdą ścieżkę w lesie. Razem, krok po kroku, prowadzili jelonka przez zakamarki lasu, aż bezpiecznie dotarli do jego rodziny. Wdzięczność w oczach jelonka i jego rodziny była dla Igora najlepszym podziękowaniem. Ocalenie rzeki. Gdy rzeka przepływająca przez las zaczęła wysychać, Igor zorientował się, że zapora zbudowana przez bobry przypadkowo zablokowała dopływ wody. Zrozumiał, że trzeba działać szybko, aby ocalić las przed suszą. Igor zebrał wszystkie zwierzęta lasu, by pokazać im problem. Wspólnie z bobrami, które zgodziły się przekształcić swoją zaporę, oraz innymi mieszkańcami lasu, udało się przywrócić naturalny przepływ rzeki. Igor pokazał, że przez współpracę można rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. Letni festiwal. Gdy nadeszło lato, Igor postanowił zorganizować festiwal w lesie, by świętować obfitość i przyjaźń między wszystkimi mieszkańcami. Przy jego pomocy każde zwierzę wniosło coś od siebie. Ptaki śpiewały, wiewiórki zbierały orzechy, a bobry zbudowały scenę z drewna. Festiwal był okazją do wspólnego świętowania i dziękowania Igorowi za jego nieustające dobrodziejstwa. Ta wyjątkowa noc pokazała, jak ważna jest wspólnota i jak wiele radości może przynieść dzielenie się szczęściem z innymi. Zimowe schronienie. Zima w lesie była szczególnie ostra tego roku. Igor zauważył, że niektóre mniejsze zwierzęta nie mają gdzie się schować przed mrozem. Postanowił więc zorganizować budowę schronienia, które mogłoby pomieścić wszystkich potrzebujących ciepła i ochrony. Przy pomocy bobrów, które zaprojektowały konstrukcję, i ptaków, które pomagały zbierać materiały, udało się stworzyć wielkie, ciepłe schronienie. Dzięki Igorowi żadne zwierzę nie musiało cierpieć z powodu zimna tej zimy. Odzyskanie skradzionego skarbu. Kiedy w lesie pojawiła się łasica, która zaczęła kraść zapasy jedzenia zgromadzone przez zwierzęta na zimę, Igor postanowił pomóc odzyskać skradzione zapasy. Zamiast mówić źle o łasicy, Igor postanowił zrozumieć, dlaczego to robi. Dowiedział się, że łasica nie miała wystarczająco jedzenia dla swojej rodziny. Igor zorganizował spotkanie wszystkich zwierząt,
które zgodziły się podzielić swoimi zapasami z Łasicą i jej rodziną, pod warunkiem, że nie będzie już kraść. Igor nauczył wszystkich, że czasami za problemami stoją większe potrzeby i że współczucie może przynieść trwałe rozwiązania. Pomoc zagubionej mrówce. Gdy Igor natknął się na małą, zagubioną mrówkę, która oddaliła się zbyt daleko od swojej kolonii i nie mogła znaleźć drogi powrotnej, bez wahania postanowił pomóc. Igor wziął mrówkę na swój grzbiet i kierując się swoją doskonałą znajomością terenu, przemierzył las, aż dotarli do mrowiska. Dzięki jego pomocy mrówka bezpiecznie wróciła do swojej rodziny, która była nieskończenie wdzięczna za pomoc. Uratowanie leśnej polany. Kiedy w leśnej polanie wybuchł pożar, spowodowany przez nieugaszone ognisko turystów, Igor natychmiast zareagował. Zebrał wszystkie zwierzęta lasu, aby wspólnie stworzyć łańcuch wodny, czerpiąc wodę z pobliskiej rzeki. Dzięki szybkiej reakcji i zorganizowaniu udało się ugasić pożar, zanim rozniósł się na większą część lasu. Igor pokazał, jak ważna jest jedność i współpraca w obliczu zagrożenia. Lekcja pływania dla jeżyków. Pewnego letniego dnia Igor zauważył, że młode jeżyki są zaintrygowane rzeką, ale boją się wody, nie wiedząc jak pływać. Postanowił zorganizować lekcję pływania, aby nauczyć jeżyki, jak bezpiecznie poruszać się w wodzie. Z pomocą przyjaciela Bobra, który jest znakomitym pływakiem, zbudowali mały, bezpieczny staw do nauki pływania. Dzięki cierpliwości i determinacji Igora, młode jeżyki szybko nauczyły się pływać, co zwiększyło ich bezpieczeństwo i dało im nową umiejętność. Odbudowa zniszczonych gniazd. Po silnej wiosennej burzy wiele gniazd ptaków zostało zniszczonych. Igor, widząc rozpacz ptaków, zwołał wszystkie zwierzęta lasu do akcji. Razem zbierali materiały, takie jak gałązki, mchy i liście, aby odbudować gniazda. Igor nadzorował całą operację, upewniając się, że każde gniazdo jest bezpieczne i przytulne. Jego wysiłki sprawiły, że ptaki mogły ponownie cieszyć się swoimi domami, a las znów rozbrzmiewał ich radosnym śpiewem. Zimowe zapasy dla wszystkich. Zbliżająca się zima zapowiadała się jako wyjątkowo surowa. Igor zdał sobie sprawę, że nie wszystkie zwierzęta zdążyły zgromadzić wystarczająco zapasów, by przetrwać mroźne miesiące. Zorganizował więc wielką akcję zbierania zapasów, angażując w nią całą społeczność leśną. Dzięki wspólnym siłom udało się zebrać wystarczająco jedzenia, które potem Igor pomógł sprawiedliwie rozdzielić między wszystkie zwierzęta. Jego inicjatywa zapewniła, że nikt w lesie nie będzie głodny w nadchodzącym sezonie zimowym. Lekcja szacunku dla młodych zwierząt. Gdy Igor zauważył, że młodsze zwierzęta nie zawsze szanują starsze i słabsze, postanowił zorganizować dla nich specjalne spotkanie. Opowiedział im historię o wzajemnym szacunku i o tym, jak ważne jest, by pomagać sobie nawzajem. Użył swoich własnych doświadczeń, by pokazać, że każdy zasługuje na szacunek. Ta lekcja na zawsze zmieniła sposób, w jaki młode zwierzęta traktowały inne stworzenia w lesie. Właśnie usłyszeliście kilka pięknych historii, w których stary i dobry jeż pokazał siłę swojego wielkiego serca. Ale Igor nie szukał podziękowań. Jego serce rozradowane było widokiem szczęścia innych. Kolejna przygoda czekała na niego, gdy nadeszła burza. Deszcz lał jak z cebra, a wiatr łamał gałęzie. W trakcie burzy Igor znalazł zmarzniętego i przemoczonego króliczka, który zgubił drogę do domu. Bez wahania Igor zabrał króliczka do swojego bezpiecznego, ciepłego domku pod korzeniem starego dębu. Tam, przy ognisku, króliczek szybko odzyskał ciepło i siły. Następnego dnia, gdy burza już ucichła, Igor odprowadził króliczka do jego rodziny. Radość i ulga w oczach króliczka i jego rodziny były dla Igora największą nagrodą. Historia o dobrotliwym jeżu szybko rozeszła się po całym lesie. Igor stał się przykładem do naśladowania, pokazując, że dobroć i pomocna dłoń mogą zmieniać świat na lepsze. Zwierzęta z lasu zaczęły naśladować Igora, pomagając sobie nawzajem w potrzebie, co sprawiło, że las stał się jeszcze szczęśliwszym i bardziej zjednoczonym miejscem.
Igor uczył wszystkich, że nie trzeba być wielkim, aby dokonywać wielkich uczynków. Wystarczy mieć otwarte serce i być gotowym, by pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia. Jego historia pokazała, że każdy, nawet najmniejszy mieszkaniec lasu, może wpłynąć na życie innych, rozprzestrzeniając dobroć i miłość. Tak oto, dzięki mądrości i dobroci starego jeża, las stał się miejscem, gdzie każdy czuł się bezpieczny i kochany. A Igor? Igor nigdy nie przestał być strażnikiem lasu, zawsze gotowym, by pomagać i uczyć innych, jak ważne jest, by być dla siebie dobrym. I chociaż była to tylko jedna z wielu historii rozgrywających się w zaczarowanym lesie, przygody Igora i jego przyjaciół na zawsze pozostały w sercach tych, którzy je poznali, przypominając o sile dobrych uczynków. Dziękuję za posłuchanie bajki o dobrym jeżu. Mam nadzieję, że historyjki Wam się podobały. Zapamiętajmy, że dobro i dbanie o innych jest bardzo ważne i warto pomagać.